No, jestem ciekawa, Zoju, co powiesz na mój pokój? Na pewno jest przepiękny. Uff, no dobra, skończona półka. Panie Kaziu, co pan robi? No jak to co? Montowałem regał, żebyś mogła na nim postawić swoje ulubione kosmetyki. Zaprosiłam do nas Zoję. Mam nadzieję, że nie ma pan nic przeciwko. Mama jeszcze jest w pracy, tak? Nie, mama niestety śpi. Źle się dzisiaj czuje. O, no wiem, że źle się czuję. Rano jak wychodziłam do szkoły, to już źle się czuła, ale myślałam, że będzie lepiej. Och, czy ja dobrze słyszę? Aniu, wróciłaś już do domu? O, mamcia, obudziłaś się. No i jak się czujesz? No dziękuję, kochanie, już jest trochę lepiej. A co ci w ogóle jest, mamo? Powinnaś pójść do lekarza. No widzisz, nie tylko ja ci marudzę z tym lekarzem. Ubieraj się, pojedziemy do przychodni. Nie, kochani, już jest o wiele lepiej. Och, to chyba było po prostu przesilenie jakieś i byłam zmęczona. Proszę pani, jak się pani źle czuje, to lepiej nie ryzykować. No i lepiej iść do lekarza. Och, dziękuję, że się tak martwicie, ale naprawdę nie. Oj, mamcia, mamcia, co to za problem pojechać do przychodni? Wiesz, Aniu, ja bardzo nie lubię szpitali i lekarzy. No, no po prostu nienawidzę chodzić do lekarza. No wiem, ale byś poszła, sprawdziła, co ci dolega i od razu by było lepiej. No właśnie. Och, już przestańcie marudzić, idę się wykąpać. Chodź, Zoja, idziemy do mnie do pokoju. Najpierw musimy przejść przez pokój Weroniki. Mój pokój jest na samym końcu, na szczęście. O, widzę, że Wery nadal nie ma w domu. Wera też ma bardzo ładny pokój. No jak dla mnie to jest on trochę za ciemny, ale Weronika lubi takie kolory. Hej, jest całkiem ładny, chociaż to też no nie moje barwy, nie moje kolory. Czarny, szary. No, jest tutaj bardzo ciemno, prawda? Aha, ale nie jest brzydko. Za to mój pokój jest bardzo jasny. Zobacz. Ojej, jaki ładny. Jak tu uroczo, miło, przytulnie. Och, jaki puszysty dywanik. Super. Chciałam, żeby było bardziej młodzieżowo, dlatego wybrałam cegłę na ściany. I wiesz co? Ona mi się w sumie podoba. Jest bardzo ładnie, naprawdę, bardzo przytulnie, fajnie, ale brakuje jesiennych ozdób. No, to prawda, muszę się wybrać na zakupy, ale nie wiem, czy mama i Kazik dadzą mi trochę kasy. Anka, a powiesz mamie i Kazikowi o tym, że Weronika paliła tego papierosa, czy jednak zostawisz to dla siebie? Zrobię tak, jak mi doradziłaś, czyli na razie zostawię to dla siebie. Może Wera sama się przyzna, kto wie? No, ja bym na twoim miejscu właśnie tak zrobiła. Nic bym nie mówiła mamie. No, nie będę skarżypytą. Hejo, hejo! Jest ktoś w domu? Hej, Werka, co tak krzyczysz? Sprawdzam, czy jesteście w domu? No, jesteśmy, jesteśmy. Jesteś głodna? No, trochę jestem. A jest obiad? No, ciocia dzisiaj nie zrobiła, ale ja mogę zrobić. Zaraz coś ugotuję. No, dobra. Weronika wróciła do domu. No, słyszę właśnie. A my co będziemy robić? No nie wiem, nie wiem. Może pogramy w coś? A może pooglądamy jakieś fajne filmiki na YouTube? No dobra, może być. Wreszcie w domu, ale jestem padnięta. Werka, chcesz razem z nami pooglądać coś na YouTube? To zależy co. Co będziecie oglądać? A, nie wiem, może jakieś poradniki modowe? Co? Nie, ja mogę Multiego ewentualnie pooglądać. Nie, to nie dla nas. No to mi głowy nie zawracaj. Poradnik modowy, oszalałaś. Każda z nas ma inne zainteresowania, to normalne. Ja i tak jestem umówiona z Tomkiem. O, Tomek, widzę, że ci się podoba. Czy ja wiem? No jest całkiem w porządku, ale... Ale co, pasujecie do siebie? Nie, absolutnie. Weronika to chyba bardziej pasuje do mojego chłopaka, który przestał się do mnie odzywać, odkąd się z nią spotyka. Co ty gadasz? Nie zganiaj na mnie. To ty jesteś beznadziejną dziewczyną i dlatego się do ciebie nie odzywa. Och, dziewczyny, przestańcie. Ja nawet nie mam ochoty się kłócić. Ja tym bardziej. Nie będę sobie psuła humoru. Ona naprawdę odbija ci chłopaka? To już chyba nawet nie jest mój chłopak.
Był. Bardzo się dogadywaliśmy, fajnie spędzaliśmy czas, było super. A potem on zaczął spotykać się z Weroniką. Oni mają wspólne pasje, wspólne zainteresowania. O, to bardzo przykre. I ja już się pogodziłam z tym, że go nie ma. Może jeszcze ci przeprosi, może będziecie razem. Nie sądzę. Och, jest o wiele lepiej, ale jestem strasznie głodna. No już, kochanie, gotuję obiad. No i super, zjadłabym ogórkową, z ogórków kiszonych. Rano było ci niedobrze, teraz byś zjadła ogórki kiszone? Jejku, no może ty w ciąży jesteś? Kaziu, w jakiej ciąży? Przestań! No cóż... Głupotki opowiadasz, idę się ubrać. No tak, to rano jej było niedobrze, teraz ogórka kiszonego by zjadła. No przecież no... Ja to bym jednak zrobił test ciążowy na twoim miejscu. Ach, Kaziu, Kaziu, dziecko w moim wieku, przestań! Ciociu, ja to bym chciała, żebyś była w ciąży. Oj, Werka, już przestańcie takie głupstwa opowiadać. No co ty, ciocia, nie cieszyłabyś się? Gdybym już była w ciąży, to na pewno bym się cieszyła, ale na pewno nie jestem. Ciocia, może lepiej byś zrobiła test ciążowy, różnie bywa. Ach, no dobrze, dla świętego spokoju zrobię ten test, później pójdę do apteki. No dobrze, ciociu, nie przeszkadzam, ubierz się, a ja idę trochę posiedzieć w pokoju. No i już wiem, co muszę nowego kupić do pokoju, bo tak jakoś niewygodnie się ogląda. Łóżko jednoosobowe, jeden fotel tu, drugi na końcu pokoju. Muszę to jakoś inaczej rozegrać. No, musiałabyś chyba kupić jeszcze jedną pufę, jak mam do ciebie przychodzić na oglądanie filmów. Zdecydowanie. Och, zaraz, zaraz. O co tutaj chodzi? Co się dzieje, kochanie? Znowu źle się czujesz? Nie no, zobacz jak ja wyglądam. No jak wyglądasz? No przepięknie, jak zawsze. Kaziu, nie udawaj, że tego nie widzisz. Zobacz, jaka ja jestem gruba. O matko, Krysiu, niby gdzie? W którym miejscu jesteś gruba? No przecież ta koszulka była mi dobra, a teraz zobacz, jaka opięta. Ledwo się w dżinsy zmieściłam. Jak ja wyglądam? Wyglądasz wspaniale, naprawdę. Już przestań. Ha, ciocia, no to chyba jednak powinnaś zrobić ten test ciążowy. O nie, Zoja, ja nie chcę, żeby moja mama była w ciąży. No co ty, Aniu, bobaski są takie słodkie. Będziesz miała siostrę albo brata. Nie, nie chcę. Kaziu, no tak, no trzeba zrobić ten test ciążowy jednak. Idziemy do apteki. No dobrze, spokojnie, daj mi zrobić obiad. Nie, idziemy teraz. A co, jeśli ja naprawdę jestem w ciąży? No jak to co? Jeśli jesteś w ciąży, to będziemy mieli dziecko. O matko! Jeśli moja mama jest naprawdę w ciąży, to ja będę załamana, Zoja. Ja nie chcę mieć małej siostry ani małego brata. Ale dlaczego, Aniu? Nie rozumiem. No nie wiem, no po prostu nie chcę. Wszystko się zmieni. Będę musiała się dzielić pokojem znowu. Nie, takie małe dzieciątko spałoby u rodziców w pokoju, a nie u ciebie. Krzyki, płacze, w nocy budzenie się, nie! Nie chcę! Aniu, ty po prostu byłabyś zazdrosna! Nie wiem, czy byłabym zazdrosna, ale nie wyobrażam sobie bobasa w tym domu! Spokojnie, nie denerwuj się tak! Może twoja mama wcale nie jest w ciąży! Oby nie była! Ciociu, niech pan Kazik dokończy obiad, a ja pójdę z tobą do apteki po test ciążowy! Co ty na to? No dobrze, Werka, skoro chcesz... To jest dobry pomysł, idźcie sobie we dwie. A ja faktycznie dokończę obiad, bo wszyscy głodni. Ciociu, nie załamuj się. Jeśli jesteś w ciąży, to przecież dobra nowina. No nie wiem, Werka, czy taka dobra? Dopiero co kupiliśmy nowe mieszkanie, każdy ma swój pokój, każdy zadowolony. Dziecko wszystko zmieni. Ciociu, ale co zmieni? Będzie dobrze. No już, chodź, idziemy po ten test ciążowy. Może w ogóle nie jesteś w ciąży? No dobrze, chodźmy. No, zadzwonię do Werki. Może będzie chciała się ze mną spotkać? Och, dobrze, że apteka jest tak blisko. Zaraz twoja mama wróci, zrobi test i przestaniesz się martwić. Pewnie w ogóle nie jest w ciąży. Może po prostu trochę przytyła i źle się poczuła dzisiaj, bo ostatnio dużo zjadła. Fajne masz te kosmetyki. No, do Werki dzwoni telefon. Pójdę zobaczyć, kto to. Chyba zapomniała go ze sobą zabrać.
Co? Dzwoni do niej Filip? No co ty? Nie żartuj. Twój Filip? No, mój Filip. Który już nie jest moim Filipem. Sama widzisz, do niej dzwoni zamiast do mnie. O, napisał SMS-a. Co napisał? Hej, Werka, spotkamy się? Strasznie się nudzę. Uwielbiam spędzać z tobą czas. No super! O, ojej. Ekstra, naprawdę. Nic jej nie powiem, że widziałam tego SMS-a. Och. Przykro mi, Aniu. A mi nie, w ogóle. Mam beznadziejną kuzynkę i beznadziejnego byłego chłopaka. No, on to już w ogóle jest beznadziejny, no bo w sumie to on do niej napisał, nie ona do niego. Pewnie jakby miała przy sobie telefon, to by odpisała i szybko poleciała na spotkanie z nim. Tego nie wiesz. Niech się bujają oboje, nienawidzę ich. Och, no już, nie płacz. Dziewczyny, chodźcie, nakładam obiad. Ja nie jestem głodna, nie będę jadła. Och, Aniu, ale jest ci smutno, co? Wiesz co, tobie by nie było, moja kuzynka spotyka się z moim chłopakiem. Właściwie to nie powinnam być smutna, tylko wściekła. Aniu, ja będę musiała już iść do domu. No wiem. Mówiłaś, że musisz być przed 17. No dobrze, to idź już, jutro spotkamy się w szkole. Albo spotkamy się jeszcze przed szkołą, może pójdziemy do szkoły razem. No dobrze. Przyjdę po ciebie. Pa! I nie bądź taka smutna. No czekaj, odprowadzę cię do drzwi. No już jesteśmy, Kaziu. No, akurat, nałożyłem obiad. O kurczaczek, ale ja chciałam ogórkową. Och, kochanie, ogórkową zrobimy jutro. Najpierw zrobię test ciążowy. Ale ładnie pachnie. Ja już będę szła do domu. Zoja, nie chcesz zostać na obiedzie? Nie, dziękuję. Obiecałam mamie, że dzisiaj wrócę wcześniej do domu. No dobrze. To do zobaczenia jutro, Aniu. No pa, Zoja, pa. Aniu, a co ty jesteś taka smutna? Nic, no nie chce mi się dzisiaj gadać. Chcę iść do siebie, do pokoju i proszę, nie przeszkadzajcie mi. Oh, no dobrze. Ciocia, nie przeciągaj, idź do łazienki, rób ten test, bo ja normalnie umieram z ciekawości. No, w sumie to ja też. No dobrze, zaraz wracam. Ale ja jestem ciekawa, czy ciocia jest w ciąży. No ja tym bardziej jestem ciekaw, czy będę tatą. No dobrze, czas zrobić ten test ciążowy. Czas dowiedzieć się, czy jestem w ciąży. Świetnie, naprawdę. Do mnie Filip dzisiaj w ogóle się nie odezwał. Nawet SMS-a nie napisał. Nie zadzwonił, nic w ogóle. Widzę, że on zdecydowanie bardziej woli Weronikę ode mnie, ale przecież mógł mi to powiedzieć. Mógł ze mną zerwać i po prostu ze mną normalnie porozmawiać, a nie oszukiwać mnie tak. Nienawidzę go. Już nigdy więcej nie będę miała chłopaka. Ciocia, no długo jeszcze? Werka, uspokój się, to chwilę trwa. Panie Kaziu, ja już nie mogę wytrzymać. Jestem taka ciekawa, czy ciocia jest w ciąży. Niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Ciociu, co się stało? No nie uwierzycie, no. Och. Jesteś w ciąży? Tak. Naprawdę? Tak. Ciociu, to fantastyczna nowina. Kochanie, wspaniale. Kaziu, ja nie wiem, czy to jest tak wspaniale. No co ty gadasz, to najwspanialsza wiadomość, jaką kiedykolwiek mogłem usłyszeć. Och. Nie, tylko nie to. Moja mama jest w ciąży. Nie, 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 nie. To najgorszy dzień w moim życiu. Oj, muszę usiąść, bo zaraz tu padnę z wrażenia. Anka, chodź tu do nas, będziemy świętować. O, nie, chyba ucieknę z tego domu. Kochanie, jestem taki szczęśliwy, że będę tatą. Naprawdę? Ciociu, a ja się cieszę, że będę miała małą kuzynkę albo małego kuzyna. Oby był takim brojarzem jak ja, oby dużo broił i żeby był taki jak ja, nie taki jak Anka. Och nie, lepiej żeby nie był taki jak ty. Już ja go nauczę życia. Och, już dobrze, Werka, uspokój się. Kochanie, jutro pójdziemy do lekarza na USG. Aha, tak, tak. Teraz wszystko się zmieni. Całe życie będzie inaczej wyglądać.
Mama będzie kochać tylko tego Bobasa. O mnie już całkiem zapomni. Ja nie chcę, żeby ona była w ciąży. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy wy cieszycie się, że mama Anki, ciocia Weroniki, jest w ciąży. Subskrybujcie kanał Bajolanki i bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka. Zajrzyjcie również na mój drugi kanał Topiki Topcia. Tam też czekają na was historyjki. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach!